Słuchajcie, to co dzieje się na naszym serwerze, to jedno wielkie nieporozumienie. Już ładne kilka dni temu do mojego miasta wprowadził się Abra, Bobo i Juli. Zagarnęli sobie oni całkiem sporą część mojego terenu. Chyba nie muszę wspominać, że za darmo. Ale początkowo przymknąłem na to oko. Myślałem, że nic szkodliwego tutaj oczywiście nie zrobią, ale grubo się myliłem. I teraz wiem, że nie powinienem w ogóle pozwolić, żeby oni tutaj zamieszkali. Bo zaczęło się od tego, że kilka dni temu w całym moim mieście porozstawiali takie pojęczyny jak ta tutaj. Dobra, śmieszny prank, zniszczę je sobie. Ale dzisiaj no nie wiem jak to skomentować. Zobaczcie sami. Zaczniemy chyba od najdelikatniejszej rzeczy Czyli lekkie uszkodzenie w moim domu No dobra, luzik, każdy sobie wejdzie, przypadkiem weźmie kilo To może to trochę dziwne, ale yy, da się to zrobić przypadkiem Okej, okay, to rozumiem Natomiast nie rozumiem już na przykład czemu ktoś wchodzi sobie do mojej chaty i w miejscu, w którym nie było schodów, to była tylko dekoracja, robi sobie jakieś przejście, niszczy moją beczkę, gdzie chowam sobie itemki, tu dostawia jakąś rzecz, tu robi jakieś przejście, jakieś drzwi kompletnie bez sensu, no tego do końca nie ogarnia. Okej, okay, ale mówię, że to jest najdelikatniejsza rzecz, no właśnie. Przejdźmy dalej, zapraszam was. Chodźcie, chodźcie razem ze mną. Idziemy teraz do góry. No i czego możemy się tu spodziewać? No kurde, fajna sypialnia. Fajna w ogóle tutaj, no ściana, elegancko. Nie, zróbmy mu przeróbkę. <laughs> co za głupi lamus, będzie mieć zniszczoną ścianę. Bo wstawimy tu sobie drzwi. No nie wierzę. Ale dobra, dobra. Wiecie co, wyjdźmy stąd, ok? Dajmy spokój. Bo to tylko mój dom, prawda? Tylko mój dom. Tylko. Mój dom. Eee, no, chyba nie do końca. Tu się zaczyna całe to piekło. Ja jeszcze tego nie zwiedzałem. Zobaczyłem, co się dzieje, więc włączyłem nagrywanie. Więc koniecznie oglądajcie do końca, bo ja widzę, że to dopiero się zaczyna. Więc tak, wchodzimy sobie tutaj i co to w ogóle ma być? Powiedzcie mi: jakiś. Irokez. No co to jest? Halo, nie wiem, ale zobaczmy o co tutaj chodzi, więc idziemy. Yy, a, oczywiście, tak, zapomniałem wam powiedzieć, bo ja przeszedłem się dosłownie stamtąd, to widziałem. To widziałem, więc uznałem, że dobra, wracam do chaty, yy, odłożę itemki i serio, co jest? Ja nie ogarniam, ziomy. Patrzcie, co tutaj mamy. Pomnik Wielkiego Patrona Dominika Dirta III. Nie no, co to w ogóle ma być? Halo, no. Co tam jest? Tam ktoś ten roller coastera wybudował? Nie, dobra, już się robi dosyć dziwnie, ale zobaczcie, tutaj wszędzie w chodnikach yy, mamy rozwalone jakieś dziury. No super, dobra, jest jedna, tu jest druga dziura i ta jest już taka bardzo solidna. Serio, to już jest przeginka jak to wygląda. Okej, okay, zobaczę, czy zwierzęta mnie uczerpiały, no czy nie. Nie no dobra, aku... Nie, nie wierzę. Tych krów jest połowa co najmniej. Było ich tak z dwa razy więcej ostatnio. Nice. Yy, dobra, owce. Owce chyba też trochę poznikało, ale może mi się wydaje. Ale na pewno krów było co najmniej dwa razy więcej. Nice. Nieźle, nie dość, że żyjemy sobie tutaj za darmo. Budujemy sobie jakieś by jakie pomniki. Jemy sobie za darmo. Yy, niszczymy teren i go nie naprawiamy. No to super, takie życie nam bardzo odpowiada. Nice. Dobra. Idę zobaczyć co się tam dzieje z tym roller bo to jest masakra. Yy, Okej, okay, idziemy. Czekajcie, czekajcie. Serio? Tutaj było rusztowanie. Tu było rusztowanie, którym dało się wyjść na samą górę. Samiutką, samiusieńką górę tego wieżowca. Ej. Yy... Co jest? Co tu się odwala? Nie, ja idę się przespać na szybko i zaraz tu wracam. Dobra, żeby mnie tylko jakaś dynia na głowę nie wskoczyła, ok? Wsiadamy sobie tutaj i śpimy, ziomy. Ja idę to zobaczyć od razu, jak tylko wstaję. Kurde, ja nie wiem, co tu się dokładnie odwala, ale no myślę, że to jest ostatni dzień, w którym przebywa w tym mieście Abra, Bobo i Julia. Ja to wszystko likwiduję. Nie ma opcji, że ktoś będzie coś takiego robił. Nie, 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 proszę. Mój dom, okej. Okay, okej, okay. zobaczmy jak to wygląda... Aha, fajnie, fajny żywopłot. Ktoś sobie postawił, no obstawiam, że to jest bobek. Serio? Na całej ścieżce, no nie można postawić go nawet o tu. Wow, ej, ale to jest niesamowite. On nie zrobił choinek z dirta, tylko takie. To jest całkiem dziwne, ale dobra. Yy, ja jeszcze tutaj nie obczajałem tego, bo serio, jak mówiłem wcześniej, ja po prostu na to strasznie oko przymykałem i... To, że ktoś sobie wybudował coś takiego tutaj, no, kompletnie gdzieś, bo jeszcze tutaj nic nie budowałem, ale tutaj, w takim samym ścisłym centrum, naprzeciwko wieżowca, który teraz buduje, e, coś takiego powstaje? Co to jest za tablica? E, drzewko rośnie, nie przesuwać. Jasne, nic nie będę przesuwać. Ja mam tego dość, ziomy. Nie, w tym momencie ja powinienem wziąć ekipę jakąś i po prostu yy, wszystko stąd wynieść tak dosłownie wszystko mam na myśli wszystko więc tak zobaczmy co tutaj jest bo serio jest przypał co, tu? co on ma w skrzyniach czemu on ma takie blok nie nie ziomy już wam tłumaczę tutaj na wysokości była skrzynka w której trzymałem itemki do robienia tego wieżowca tu gdzieś było rusztowania to rusztowanie szło do góry. On, stawiając ten głupi dom, musiał to rusztowanie rozwalić. A nie dość, że je rozwalił, to jeszcze do swojego domku zagarnął tutaj, oczywiście, moje itemy. Nie no, lepiej się nie dało. Okej, okay, w tej skrzyni, chociaż mogę podejrzewać, że są częściowo jego, ale to nie wygląda jak jego itemek. To, to kompletnie tak nie wygląda. To wygląda jak moja wołowinka. To tak samo. O, oczywiście, kolejny kwarc, ja to oczywiście wszystko sobie zagarnę, nie ma opcji. Yy, o, chodniki rozwalone, już chyba wiemy nawet czemu. Yy, Okej, okay, tego się nie da otworzyć, ale może coś. Aha, czyli ta skrzynka nie ma sensu. Dobra. Nie, nieźle, nieźle. Co? Co? Przecież. Nie dość, że ukradł mięso, ukradł węgiel. To jeszcze piecyki pewnie są stamtąd. Może skrzynki tak samo. Nie, dobra. Jedzenie sobie na pewno zabieramy, bo to jest całkiem przydatny item. Chociaż może, dobra, zostawmy mu chociaż jakiś. Dajmy mu trochę jedzenia, żeby mógł przeżyć, w razie co, ok? Niech będzie, niech będzie, będę już miły z tej strony, ale yy, serio, to jest już przeginka ostra i ziomy. No, ja nie wiem, jak to mam skomentować. Zobaczmy, co jest w ogóle na górze tej chaty, więc wezmę sobie może tą kolejką, pojadę, zobaczę, czy w ogóle jest funkcjonalna, chociaż. Wow, to jest najbardziej emocjonujący roller coaster, na jakim byłem. Ono nawet nie działa. Po co to jest zrobione autentycznie, nie rozumiem. Okej, okay, dostaliśmy się w pewien sposób na górę i. Tu nic nie ma. Ludzie, tu nic nie ma. Seria autentycznej, tu po prostu nic nie ma. Mam tylko nadzieję, że w ogóle ten wieżowiec nie jest rozw. No dobra, jest rozwalony od środka. Już widzę, że na pewno tutaj Abra był na tym wieżowcu. Wiem, że na pewno tu Bobo był. Wiem, że na pewno tu była Juli. Nie, nieźle, dobra ta ścieżka. Już nie komentuję, że to odchodzi, bo to jest już mały szczegół, ale idziemy dalej. Dobra, co mamy tutaj w tej chacie? No, zobaczmy, zobaczmy, czy. Czy idziemy pierw do tej chaty, czy pierw zwiedzić to drzewo? Myślę, że dobrą opcją byłoby jednak zobaczyć, co jest na tym drzewie, bo w sumie to, tą chatę widziałem już z daleka, ale to drzewo, no nigdy nie patrzę, czy coś jest w środku. Okej, okay. myślę, że tutaj może mieszkać abra. Takie mam obstawienie i czy on tu coś ma? Ha, same śmieciory. Okej. Okay. Okej, okay. okej, okay, spoko. Idziemy na górę i coś tutaj jest? Nic nie ma, oczywiście. Oczywiście nic nie ma. A to drzewo no, nie muszę komentować, że wygląda nie najlepiej. No dobra, schodzimy na dół i co tutaj będzie? Co w tym momencie tutaj znajdziemy w tej chacie? Ok, wchodzimy. I tak, mamy tutaj jakiś taki mały pokój, mamy wyrko. Mamy tutaj zejście normalnie, no nie wiem, można tu sobie się wykąpać. I tyle? Tyle w tej chacie? Serio, dobra. Wskrzyńka oczywiście pusta, bo nikt tutaj nie mieszka i patrzcie. Co ja odkryłem? Co ja odkryłem? Dobra, tu jest zejście. Tu jest zejście do czegoś jak nic. To jest podwodna twierdza. Co ty tu robisz, byku? Co jest? Ej, on tu ma takiego zioma! Okej, okay. dobra, uwolniony jesteś, jesteś wolny. Lataj sobie, gdzie chcesz. Ja w tym momencie nie będę pozwalał na coś takiego, że będzie ktoś tutaj więziony. Tutaj ten ziomek był schowany, czajcie. Ej, nie! Nie, 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 nie. Dobra. Co tutaj jest? Co jest w tym miejscu? Czy tutaj coś więcej znajdziemy? Okej, okay. no zwykła chata. Tutaj coś może będzie. U, Wiecie co? Nie powinienem tych rzeczy zabierać, ale tak myślę. Czy, czy jakąś rekompensatę powinienem mieć za to, że coś takiego tu powstało? No, nie wiem. Może im to zostawię, te skrzynki. Może już będę na tyle git, że po prostu to im zostawię, ale. No, mówię wam, ja powinienem to wszystko zrównać z Ziemią w tym momencie. Tamto, to nawet nie myślę. Ja w tym momencie, słuchajcie, ziomy, nie zastanawiam się chwili. Idę po itemy i zaraz tego wszystkiego tu nie będzie. I tak, ja teraz wiem, że pewnie poleci hate, ale Agent X, czemu niszczysz to? Ziomki. Ja nie dostałem nic za to, że ktoś się tutaj wybudował. Przyszedł, wybudował się. Ja sobie tutaj miasto ogarniam. Jeszcze dosłownie, mówię wam, ja nie miałbym problemu, że oni sobie tu mieszkają. Miałbym to kompletnie gdzieś, mnie to by nie obchodziło. Ale, serio, takie coś robić, to jest już przeginka dla mnie. Niszczyć tutaj rzeczy, budowle jakieś robić bez mojego pytania, no to nie. Słuchajcie, nie, nie, nie. To jest za wiele. Dobra, ym, potrzebuję w tym momencie itemów do niszczenia innych itemów. O, tu miałem nożyce, więc elegancko. I tak, w tym momencie mam pewnie jakieś chociaż 10 TNT. Chociaż tyle muszę mieć. No, może nawet trochę więcej, więc serio. Myślę, że to wystarczy na całkiem sporo. Tu se odłóżmy. To będzie trzeba naprawić. Jeju, jak mi się nie chce tego robić. Wolałbym inne rzeczy robić, ale dobra, to jest chwila. To jest chwila. O, kurde, ja mam tego całkiem dużo. Nie sądziłem, że aż tyle. Dobra, Najsik. Najsik TNT się nam przyda. Łopatę mamy. Okej, okay, coś jeszcze muszę wymyślić. Na pewno jeszcze dirt by się przydał i piasek. Piasek mam. Okej, okay. mam dużo piasku, bardzo w sumie. I tak, czyby Mam tutaj dirta. Dirta na pewno ma bobo, jakiś bym obstawiał, ale. Kurde, czy nie mam po prostu tak od dirta leżącego gdzieś. Halo, tu jest dwa dirta. No trochę jego mało mam. Powinienem jeszcze te bloki przynieść, ale no kurde. no Może tu gdzieś to jest. Dobra, nie chce mi się tego szukać. Raczej sobie poradzimy, przecież skop. Co to jest? C jeszcze coś odkryłem, dobra. Od razu lecimy, to rozwalam, ale powiedzcie mi, czemu? Jakby o co chodzi? Jaki jest w tym cel, żeby coś takiego zrobić? Przecież ja spędzę nad tym jakieś 30 minut to naprawiając, ale jest 10 tysięcy innych rzeczy. Przecież ktoś musiał poświęcić już swój czas, żeby celowo mi tutaj zgryfować, serio. Ale po co? Po co? No dużo rzeczy rozumiem, że można chcieć zrobić pranka, zrobić na złość, ale. To jest już po prostu głupie, no nie, nie. No po co? Ktoś to jeszcze oświetlił. Nie, świetnie. Dobra, pozbyłem się tego, co niepotrzebne, i teraz tak. Idziemy sobie o tutaj i tak myślę, od czego zacząć, więc myślę, że najprzyjemniejsze będzie zrobienie. O tak. To, to będzie bardzo przyjemny widok dla mnie. W tym momencie, serio, to. O kurde, tego się nie spodziewałem, że aż tak poleci. Ale dobra, lecimy teraz zebrać sobie oczywiście wszystkie tutaj te liście, żeby to się nam akurat nie zjarało. Bo tam, jak poleci, wszystko to git. Ale tutaj nie powinno, więc tak elegancko. Eee, dobra, to drzewko się zbieramy oczywiście. Cyk, cyk, siekierka, zbieramy. No, musimy tego wszystkiego się pozbyć. No, chwilę to zajmie, ale dobra, lecimy. To drzewko się tam pali. Niech, niech elegancko tak leci. Yy, może trochę więcej dajmy, oj, tu woda jest, wodę trzeba oczywiście zatkać, bo wiadomo, no to będzie chyba trochę tak tamować to odpalenie się. Cyk, gdzie ona tutaj w ogóle leci, a stąd leci, dobra, gituwa. Cyk, zbieramy sobie piasek, on w ogóle spadnie, cykson, wow, wow! Ej, ja tu prawie zginąłem, to jest w ogóle już porąbane same w sobie, że naprawdę, lifestyle SMP jest dosyć ciężkie. Nie no, chwilę temu daje jeszcze to drzewko, ale yy, go tu w ogóle nie powinno być, więc tak robimy to, co powinniśmy zrobić. Tutaj, no, myślę, że podobna sytuacja, cyk. Ta chatka akurat nie jest zła, ale serio, wiecie co? Uznaję, że nie, niech mają nauczkę, że się nie powinno czegoś takiego robić, więc lecimy, lecimy. Niech wszystko tutaj sobie elegancko leci. Yy, to zbieramy. Zaraz tutaj wleci TNT, więc będzie na pewno ciekawiej. Dobra, tutaj drzewko ścinamy, oczywiście. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Ej, chyba coś znalazłem i... jestem ciekaw, czym to może być. Skrzynka... ukryta pod liściami. No, raczej ktoś sprytny tu niczego nie chował, ale co to może... Serio? To wszystko są itemy, które powinny być tam u góry, a ich nie ma, bo ktoś uznał, że będzie fajnym pomysłem rozwalenie moich rusztowań, moich skrzynek. No, zarąbisty pomysł miałeś, człowieku. Gratuluję! Wow, jestem aż pod wrażeniem. Okej, okay, tu mamy jeszcze kolejne drzewko, ale ja myślę, że tutaj już w inny sposób rozwiążemy sobie kłopot, więc tak, wchodzimy. Basen, fajny miałeś basen kolego. Cyk, cyk, i tak. Zaczynamy zabawę od. od tego, tak. Górę se tak rozwalmy. O, hops. O, nie, to jest przecież moja skrzynia! Tego nie chciałem! O, kurde. Yy, dobra, mam mały problem. Plus jest taki, że prawie tą, tą całą chatę udało mi się rozwalić tym jednym wybuchem, więc nieźle. Okej, okay, słuchajcie, mamy postęp. Zaraz uda mi się ogarnąć to wszystko, tylko potrzebuję zrobić teraz dwie duże skrzynki, więc tak lecimy. Znaczy, dwie duże, dwie skrzynki ogólnie. I tak robimy w ten sposób. Cyk, cyk. I musimy teraz to poprzenosić po prostu. Kurde, naprawdę. Niesamowite, że ja muszę to robić. Myślę też, że jak sobie te 12 diamentów przygarnę, to będzie takie uczciwe. Wow, tam nie ma sensu schodzić. Autentycznie nie ma sensu. Już yy, chyba prędzej tam po prostu zostanę wyjaśniony, niż zbiorę tej temy albo po prostu one wybuchną, więc nie ma sensu, żeby je zbierać. Straciliśmy, ale już i tak jestem na tyle stratny na tym, że serio. Nie ma sensu się tu użalać nad tym. A wiecie, co jest najgorsze? To jest tylko część itemów, które tu miałem, i jest niewielka. Mimo, że tu jest gdzieś skrzynia, którą pewnie sobie za dwa dni wezmę i z niej skorzystam, ale słuchajcie. I tak ja jestem mega stratny nazwą, jakby już walić te bloki. To jest naprawdę niewielka część tego, co tutaj ogólnie było. A tu było naprawdę bardzo, bardzo dużo tych itemów: było tu z 20 piecyków, wszystko było elegancko zrobione. No, wygląda tak, jak wygląda teraz. Dobra, może się pójdę jeszcze raz przespać. Jakby serio, ja nie sądziłem, że coś takiego mnie aż spotka, sądziłem, że na pewno nie będzie to zbyt przyjemne, gdy dowiem się, że wbiję tu Abra Bobo julia, ale serio aż tak? No nie, nie, nie rozumiem, ale, o poczekaj, a nie, nadal tu są te lamusy, mam, nie, no nie będę tego zbierać, ja tylko tam wejdę i po prostu zostanę wysadzony, te itemy tym bardziej. Kurde, no szkoda mi tego bardzo, ale dobra, lecimy. Lecimy z wszystkim innym. Dobra, bierzemy kolejne TNT, bo widzę, że tutaj będzie jego użycie całkiem opłacalne, więc lecimy. Cyk, ok, i bum. Nice. Dobra, myślę, że trochę więcej to nawet rozwali, ale możemy jeszcze jedno użyć, na przykład gdzieś od tu. Myślę, że też całkiem sporo powinno to dać, więc lecimy, hops, okej, okay, ja się odsuwam, żeby tu nie było przypsu. No i proszę, co my tutaj mamy za efekt? No, chyba jest git, myślałem, że trochę więcej to wysadzi, ale dobra, nie jest źle. I tak jeszcze tutaj mamy, serio, sporo roboty, ziomki, więc tak, lecimy oczywiście sobie pozgarniać całą tą, dobra. Wiecie co? Jeszcze jedno odpalamy, cyk, ok, lecimy i jak to będzie wyglądać? Boom, nice, ej, całkiem nieźle. No i rozpoczynamy naprawę, wow, naprawdę jestem strasznie zdziwiony, że... O kurde, ten creeper trochę tak blisko stoi, ale dobra, chyba nie powinien się aktywować, jak będę gdzieś od tutaj stał co nie? Halo, ziomek, ty nie wybuchniesz? Nie, dobra, chyba jest git musimy tylko unikać kontaktu wzrokowego z tym ziomem, więc tak, lecimy oczywiście tutaj. So, tak, tak. Tak, okej. Okay. Ej, mamy już prawie ten cały teren ogarnięty. Potrzebujemy jeszcze dosłownie kilka tutaj dirtów. Myślę, że nawet to nam powinno tutaj wystarczyć, więc tak, elegancko, lecimy. Wow. Ej, całkiem sprawnie to nam wyszło. Musimy jeszcze tutaj naprawić ścieżkę. O, o, spadłem tutaj. Kurde, się wystraszyłem już normalnie. Dobra, lecę, lecę. Wow. Ej, serio, wystraszyłem się dosyć mocno. Myślę, że tam zlecę do tego creepera i już stracę życia, więc może weźmy sobie totem tak dla bezpieczeństwa. Dobra, ostatnie tutaj klocki, cyk, cyk, cyk. Dobra, ten teren mamy ogarnięty. Teraz trzeba tylko powyrzucać niepotrzebne itemy. Także tak, tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Żwir, po co mi to? Eee, złoty miecz, to, to. Jakieś łóżka, dwa mogę wyrzucić. To się przyda do odbudowy, to. Świerkowe liście na pewno mi się nie przydadzą. Latarnie biorę, piecyki. Dobra, mam tyle kobla, że nie chcę nimi jak już śmiecać. Cyk, cyk. No i dobra. Chyba to będzie tyle. To najcik, to ogarnęliśmy. Teraz mamy jeszcze kilka spraw do załatwienia, tam trochę wyżej. Tutaj przyda nam się piasek, więc bierzemy oczywiście sobie piasek i lecimy tą chatkę. Jeszcze im zostawię. Jeszcze im zostawię póki co. Ale no wiadomo, no los jej jest już. Właściwie znany dla nas, więc tak. Tutaj, co powinniśmy z tym zrobić? No, na pewno wziąć siekierkę. O, jak dobrze, że ta liana jeszcze jedna pozostała. Dzięki niej będziemy mogli chyba tutaj wejść nawet. Cyk, 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 Elega. A, dawaj, dawaj, gościu, lecimy do góry. okej, okay. i tak. Yy, będę mieć stąd zasięg. Tam, dobra, robimy parkura. Okej, okay, cyk, elegancko, mam tutaj normalnie zasięg, więc lecimy, cyk, cyk, to powinno się w ogóle tutaj spalić, ale no niestety tak nie było, więc cóż, no bywa, 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 że tak się nie, nie uda, ale zrobimy to za chwilę, cyk, cyk, dobra, teraz tak, skrzynki były puste, więc elegancko jej nie rozwalamy, cykson, cykson, wyrko, Tutaj to sobie rozwalę. Teraz tak. To jest bardzo zaawansowanie logistycznie zrobione. Więc tak, cyk, cyk. Okej, okay, dobra. Cyk. Ej, mamy prawie całe to drzewo już rozwalone. Nice, nice. Naprawdę szybko nam to poszło. Dobra, to tak, to tak. I teraz tak. Tutaj będzie trzeba załatać wszystko na pewno elegancko, właśnie jakimś piaseczkiem. Żeby tutaj no, nie było jakiegoś brzydkiego bloku. No, kto w ogóle wpadł na taki pomysł, żeby to tak zrobić? No. Nie wiem, to chyba celowo było na złość zrobione, żeby tak ten blok wyglądał, ale no wiadomo, tamten pomnik też tak jest zrobiony. Właśnie, pomnik. Dobra, to co? Bawimy się. Dobra, cyk, zaczynamy. Okej, okay, hop. Ła! 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 Przeżyłem. Przeżyłem. Najszyk udało nam się tu wbić, więc tak, teraz sobie to elegancko. Co to jest? Tu jest jakiś beton u góry? No tak, przecież to ma taką śmieszną fryzurę. To akurat było całkiem, całkiem udana budowla, ale. Jakby po co ona tu w ogóle jest? Nie czaję tego kompletnie, ale po co? Po co ziomy? Dobra, cyk. Ten blok trzeba będzie jakoś zniszczyć w jakiś sprytny sposób, bo nie powinno go być. Kurde, muszę sobie lepszy kilof ogarnąć, bo tym się naprawdę strasznie wolno to kopie. W szczególności takie bloki jak te. Naprawdę to nie wolno. Dobra, lecimy, zaraz lecimy z kolejnymi TNT. Tylko ja to serio mówię, bo ostrożnie robiłem bardzo, żeby tutaj, wiadomo, nie było jakiegoś przypału, że wysadzę pół miasta, bo będę chciał zniszczyć trzy bloki. Więc tak, cyk, cyk. Czy stąd mam już zasięg? Chyba tak, okej, okay, nice, mamy. Dobra i teraz pozostaje nam najprzyjemniejsze. Cykson, tu jedno, tu drugie, tu trzecie, dobra. Czwarte, dobra, ryzykuję dużo, bo to może się źle skończyć w sumie myślę. Może bardzo źle. Oj, a! żyjemy. Żyjemy i do tego zniszczyłem dużo, nice, dobra. Opłacało się jednak to zrobić, więc lecimy teraz co jest z tą częścią. Dobra, może tu dam po prostu TNT dwa. Ten jeden, ten później i teraz powinno chyba wyjść, dobra? Nie, nie! że rozwali mi pół tutaj normalnie tego placu, ale nice, udało się jednak temu zapobiec, e, więc tak cyk cyk. Teraz to pozostaje nam zrobić no i podobna akcja tutaj. Jeden TNT, bo i tak ten drugi odleci. Co? Dobra. Może ja podbuduję się. Wow! Żyje. <laughs> o kurde. Tego czego nie nie chcieliśmy się pozbyłem. No tak, prawie prawie się pozbyłem. Uznajmy, że jest git. Później to sobie załatam, bo już naprawdę nie chce mi się po raz kolejny tam wchodzić do góry, serio. Już, już mam dość tego, tutaj możemy jeszcze załatać sobie Dirt'a. Kurde, mam nadzieję, że tam jeszcze jakiś ogień pozostał, którym będę mógł sobie pospalać te niepotrzebne rzeczy. Yy, dobra, ty typie jesteś rozklepywany, cyk, dobra. I tak, lecimy właśnie w to miejsce i tu powrócajmy na nie wiem, to, 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 tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę tego nie chcę i tego nie chcę. A, no i jeszcze ciebie. I ciebie. Dobra, teraz jest chyba git, więc możemy zająć się przed przerabianiem tego na takie jakie powinno być, więc tak chyba tutaj już prawie cały ten teren jest ogarnięty pod tym względem, żeby już można było tu kłaść piasek, więc lecimy. Ja to oczywiście tak elegancko ogarnę teraz. Raz, dwa. Mam nadzieję, że teraz tylko jakiś creeper tu od pleców nie przybiegnie i nie będzie tak, że to, co ogarnąłem, zaraz zniknie, ale mniej więcej jest w porządku. Mniej więcej jest w porządku, więc tak, cyk, cyk, cyk. Dobra, tu jest trochę więcej roboty niż tylko cyk, cyk robienie i wstawianie kilku piasków. Tu trzeba jeszcze to jakby zaburować, dobrze, więc kurde, no chwilę to zajmie. Wow, tu jest kolejny wybuch. Może jeszcze jakiś znajdziemy gdzieś, co? Serio! No ja już to sobie dla żartu powiedziałem, ale. Tak mi się wydawało, że raczej to nie będzie. By... Co to jest za dźwignia? Stoi przy nim Creeper, na pewno to jest TNT. Nie! Okej, okay, dobra, cyk, cyk. Nie! Nie! O, udało się nam go wyjaśnić. Kurde, co to ma być? Halo? No. Czemu takie rzeczy tu powstają? Ja tego nie rozumiem. Dobra, powiedzmy, że jest tu mniej więcej. Mniej więcej, bo tu jeszcze to trzeba będzie załatać, żeby to ładnie wyglądało. Tu dziury porobić, powiedzmy, że jest okej. Okay. ok, jest okej, okay. więc na tym pozostańmy. I tak, ja teraz muszę pozostawić jedną ostatnią rzecz na dzisiejszym odcinku: czyli poza tym, że się prześpię, to jeszcze muszę zostawić jedną bardzo ważną tabliczkę. Ok, miejmy nadzieję, że na tych dwóch się zmieszczę. I nie będę potrzebował więcej. Dobra. Ty, creeper, tutaj możesz przyjść, nawet będę mieć to gdzieś. Możesz tutaj sobie buchnąć. No i tak, słuchajcie. Ja bym tutaj napisał: że no kurde, no przeginka z tym. Więc przez to, co ostatnio się tutaj dzieje, jestem zmuszony was czyli Abra Bobo Juli okej okay. stąd e, ty działaj gościu stąd dobra nie chcę działać to nie, nie będę on pisać stąd wyprosić elo z fartem nie, wyprosić wyg. jakieś ładniejsze słowo. Wygnać! O, to będzie idealne, więc tak, tak to pozostawmy. No i dobra, zostawiamy tabliczki. Ja jestem. Zadowolony powiedzmy z tego, co dzisiaj zrobiliśmy. Pozbyliśmy się tej najgorszej rzeczy. W sumie dwóch najgorszych, bo to drzewo też tragicznie wyglądało. Ten budynek. Gdyby go przerobić, może bym nawet go tutaj zostawił. Dobra. Także ten ziomy w tym momencie koniecznie subskrybujcie. Pamiętajcie, że mam też swojego Instagrama. Link oczywiście w opisie. No i cóż, na tym filmiku to na tyle. Do zobaczenia na następnym. No i cześć!